Jeśli jesteś moim widzem nie od wczoraj, doskonale wiesz, że o filmie Spider-Man Into the Spider-Verse mogę mówić w nieskończoność. Mogę w kółko powtarzać, ile to arcydzieło zrobiło dla popkultury i oczywiście dla świata animacji. Wspominałem o tym aż za często, podając przykłady filmów, które były pokłosiem animowanego pajączka. I kiedy mówię, że Into the Spider-Verse, jak i Across the Spider-Verse były filmami absolutnie idealnymi, możecie mieć wrażenie, że brakuje mi w tej sprawie obiektywizmu, kiedy tak na mnie sobie patrzycie. A co jeśli wam powiem, że weźmiemy dzisiaj na tapetę film, który jest częścią zupełnie obcej mi franczyzy, bowiem Wojownicze Żółwie Ninja nie były obecne w moim dzieciństwie, ani w późniejszych latach. Chociaż może to i lepiej, bo wtedy wychodziły te paskudne wersje live action Michaela Baya. I oczywiście nie zrozumcie mnie źle, szczerze mówiąc to nie wiem, czy te filmy były dobre czy nie, bo ich nie oglądałem. Nie jestem największym fanem przerzucania konceptu tego typu do filmów aktorskich. Pewne rzeczy po prostu powinny zostać animowane. Prawda, Sebastianie z Małej Syrenki? Wojownicze Żółwie Ninja Zmutowany Chaos jest dosłownie pierwszą produkcją z tego uniwersum, z jaką miałem styczność, co sprawia, że będę w tym materiale do granic możliwości obiektywny. Porozmawiamy o animacji, doborze muzyki, humorze, dubbingu i nie tylko. Także zapraszam was wszystkich do oglądania. Halo, halo, witam bardzo serdecznie. Chciałbym jeszcze standardowo na samym wstępie podziękować wszystkim specjalnym sponsorom odcinka, czyli wspierającym z poziomu Spider-Man. Dziękuję. Rodzi się więc jedno pytanie. Dlaczego zdecydowałem się akurat teraz wybrać na film o żółwiach ninja, skoro nigdy nie miałem z nimi do czynienia? Odpowiedzi zapewne się domyślacie. Była to oczywiście animacja. Pewnego dnia w kinie ujrzałem zwiastun tego projektu i już wtedy wiedziałem, że z ogromną chęcią wybiorę się na ten film. Nic mnie tak nie satysfakcjonuje, jak widok kolejnej animacji, która stara się wizualnie być czymś więcej i pomimo tego, że sprawcą tego trendu jest wcześniej wspomniany Spider-Verse, to po raz kolejny widzimy, że nie można tutaj mówić o kalce czy zżynaniu stylu 1:1, ponieważ każdy z tych filmów kreuje własne wizualne cechy charakterystyczne. Tutaj mamy wspaniałą zabawę fakturą świata przedstawionego, jak i postaci, a te, szczególnie w przypadku ludzi, są w żółwikach wręcz groteskowe, co z automatu pokochałem, gdy tylko zaczął się film. Fizyka światła jest czymś, co absolutnie satysfakcjonuje mnie w każdym mroczniejszym, lekko podświetlonym ujęciu, a to światło gra w najlepsze w akompaniamencie animowanych szkicy kredką, które często pełnią rolę konturów. Zdecydowanie widać tutaj całą masę świetnie wykonanej roboty. Czasami można mieć wrażenie, że jest tego za dużo, ale pojawiło się to w mojej głowie z dwa razy w trakcie seansu. Twórcy kupili mnie tym stylem już na samym zwiastunie, a kiedy już wybrałem się do kina, nie mogłem przestać ekscytować się każdym szczegółem, wbijając dłonie w fotel i jęcząc jak tajska prostytutka w burdelu na drzwiach otwartych. No co, nie spodziewaliście się pewnie takiego żartu w recenzji filmu, który wedle informacji dostarczonych przez dystrybutora ma brak ograniczeń wiekowych, co? Cóż, ja też nie spodziewałem się wielu rzeczy, które były w tym filmie, a jednak... Żółwie robią to, za co bezdyskusyjnie szanuję tego typu animacje. Tak niebezpieczne balansowanie na krawędzi własnej kategorii wiekowej jest czymś, co podziwiam i co wybrzmiewa jeszcze mocniej, niż gdyby ten film miał mieć przykładowo wyższą kategorię wiekową, o Erce już nie wspominając. Jest to opowieść o nastoletnich zmutowanych żółwiach, które z tego, co widziałem po raz pierwszy, naprawdę wyglądają jak nastolatkowie i mają prawdziwe problemy nastolatków. Sam dopiero od MJ dowiedziałem się, że oryginalny tytuł zamiast słowa wojownicze zawiera słowo nastoletnie, co sprawia, że moja perspektywa na tę abominację Michaela Baya jest jeszcze dziwniejsza. Jakby, come on, czy to ma coś wspólnego z nastolatkiem? Więc film wydaje się być kolorową opowieścią dla najmłodszych o żółwiach, które chcą być jak inni nastolatkowie. Chcą chodzić do szkoły, do kina i nie chcą, żeby ludzie obrzucali ich gównem za każdym razem, jak ich zobaczą. Cóż, trochę tak i trochę bardzo nie. Z całej warstwy humorystycznej, która jest wyjątkowo gruba i zresztą udana, wydobywa się również mrok i całkiem dotkliwa brutalność, jak na sugerowaną grupę docelową. A wszelkie sceny walki potęgują wcześniej wspomnianą satysfakcję swoimi nietuzinkowymi pomysłami i oczywiście idealnie dobraną muzyką. I nie ma nawet tutaj takiej sytuacji, w której muzyka popularna jest wrzucana losowo, tylko po to, żeby była. Albowiem niektóre sceny sprawiają wrażenie bycia szczegółowo spersonalizowanymi dla danego utworu. Szczególne pokłony dla sceny, w której użyto piosenki Black Street No Diggity.
O, ja nie przypomniałem sobie tę scenę, muszę iść na to jeszcze raz szybko. No właśnie, najchętniej drugi raz wybrałbym się na wersję z oryginalną ścieżką dźwiękową. Niestety polski dystrybutor dostarczył nam jedynie wersję z dubbingiem, nad czym strasznie ubolewam, ponieważ podczas seansu nie mogłem doświadczyć głosów Jackie Chana, Seta Rogena, Johna Ciny, Ice Cube'a, Post Malone'a, Paula Rudda, czy nawet... Ożeż ty jak to się czyta? Giancarlo Esposito, no to chyba nie było tak trudne do cholery. Po przeczytaniu całej tej obsady boli mnie to jeszcze bardziej. No ale nie ma co się martwić na zapas. Oryginał zawsze można obejrzeć już teraz w internecie. To znaczy jak wyjdzie na streamingi oczywiście! A polski dubbing? Nie jest taki zły, jak go malowali przed premierą. Powiedziałbym, że jest naprawdę dobrze. Największe zarzuty stały nie po stronie samych głosów, a raczej tłumaczenia i może parę żartów leci na łeb na szyję, ale w ogólnym rozrachunku jest zabawnie jak cholera, trust me. Myślę, że polscy dialogiści dali sobie radę i wycisnęli z tego ile się da. Widziałem przytyki mówiące o tym, że polski dubbing wybrzmiewa z gracją How do you do, fellow kids? Ale wydaje mi się, że to już jest lekka nadinterpretacja i zbyt wrażliwość, bo problemem dla niektórych było nawet słowo ziomek. Dla tej samej osoby problemem jest humor tej produkcji przez skojarzenia z mraczną, intrygującą kreskówką. O stary, ja też niezbyt kojarzę żółwie, ale wystarczyła mi chwila zapoznania się z większością projektów z tego uniwersum i mało kiedy te żółwie były mroczne i intrygujące. A jeśli były, to głównie w materiale źródłowym, czyli w komiksach. W tej recenzji żółwie są nazwane cringe'owym doświadczeniem, ale kolego, po pierwsze, cringe'owy to jest ten font, a po drugie, zarzucasz tłumaczeniu boomerski ton, po czym piszesz słowo cringe'owe w spolszczonej wersji. Nie! Żółwiki mają również całą masę żartów i nawiązań dotyczących popkultury, co czasami jest krótkim wspomnieniem o czymś, co po prostu istnieje, a nieraz jest fantastycznym żartem. Ten jeden gag o Chrisach sprawił, że parsknąłem śmiechem jak nigdy, ale nic więcej oczywiście nie zdradzam, żeby nie popsuć. Więc podsumowując to krótkie streszczenie ode mnie, takie moje dwa grosze, bo już były inne bardziej wyczerpujące i merytoryczne materiały o żółwikach, film ten jest zdecydowanie dla tych, którzy tę serię kochają, jak i dla tych, którzy nie mieli z nią nigdy do czynienia. I jasne, zdaję sobie sprawę, że ten konkretny styl animacji może nie być dla wszystkich i w pełni to szanuję. Jednak jeśli Spider-Verse ci się podobał, jeśli Kot w butach ci się podobał, jeśli Mitchellowie kontra maszyny ci się podobali, to zdecydowanie Wojownicze Żółwie Ninja Zmutowany Chaos to jest film dla ciebie. Piotrek Parking, krzyczą dzisiaj małolatki. Piotrek Parking, chętne matki, fajne sąsiadki, luksusowe zegarki. Jak oktopus wezmę cię w swoje macki. Najbardziej zachęcający dla mnie był styl animacji, który udowodnił mi kurwa jego jebana mać, no! No przecież kurwa, bo mnie popierdoli zaraz! Najbardziej zachęcającym kurwa chujem w dupie kurwa był dla mnie chujem. Najbardziej zachęcający dla mnie był chuj w dupie, k***a. Chuj w dupie jak chlupie.